Nauczanie domowe, 14 października. List do Rzymian, rozdział 3, wersety od 21 do 30. Bracia, teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusie Chrystusie dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy, wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. A dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Chciał przez to okazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej za dni cierpliwości Bożej wyrażała się w odpuszczaniu ich po to, by ujawnić w obecnym czasie Jego sprawiedliwość i aby pokazać, że On sam jest sprawiedliwy i usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona. Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów prawa. Bo czyż Bóg jest Bogiem jedynie Żydów? Czy nie również i pogan? Zapewne, również i pogan. Jawną się stała sprawiedliwość Boża. Paweł podkreśla, że ona się ujawniła i ją w ten sposób poznaliśmy, choć do tej pory nie widzieliśmy jej tak właśnie. Sprawiedliwość kojarzy nam się bardzo ze sprawiedliwością wyrównawczą i karzącą. Tak rozumiemy to pojęcie i to słówko. A tu objawia się Boża sprawiedliwość. Paweł zaczyna, gdy prześledzimy cały tekst, od nakreślenia stanu istniejącego. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. To jest sytuacja człowieka. Bóg jest sprawiedliwy. To jest sytuacja Boga. I te dwa stwierdzenia istniejącej sytuacji rozwija, pokazując, jak Boża sprawiedliwość objawiła się w tym miejscu, w którym wszyscy pozbawieni są chwały Bożej. I w kilku punktach spróbujemy to prześledzić. Po pierwsze, sprawiedliwość Boża jest niezależna od prawa. Czasami mówimy, że ona jest ponad prawem. Choć przez prawo, jak pisze Paweł, jest poświadczona. Wskazuje na nią całe prawo, ale ona jest niezależna od prawa. Bóg nie jest ograniczony tymi przepisami, które nam wydają się jedynymi obowiązującymi. Ale Bóg ma sprawiedliwość, która przekracza to prawo. Nie lekceważy go, nie ignoruje, ale jest szersza niż samo prawo, zatem nieograniczona tym prawem. Po drugie, ta sprawiedliwość jest w Jezusie. Jaka jest ona? No, wystarczy popatrzeć na osobę Jezusa. I wtedy widzimy, co to znaczy, że Boża sprawiedliwość się objawiła, pokazała, stała się jawna dla świata. Dodaje Paweł, że ta sprawiedliwość poprzez wiarę naszą widoczna jest w Jezusie. Inaczej formułując to zdanie, można tak to powiedzieć, że Jezus jest wykonawcą sprawiedliwości Bożej. I tu pojawia się drugie pojęcie, usprawiedliwienie. Najpierw jest to podkreślenie, że jest to usprawiedliwienie darmowe. To troszkę tak, jak rodzice piszą usprawiedliwienie swojemu dziecku. To nie dziecko stoi za tym usprawiedliwieniem, to nie dziecko decyduje o tym usprawiedliwieniu. To rodzice piszą i autorytetem swoim potwierdzają usprawiedliwienie dla swojego dziecka. Tak samo Jezus to zrobił. Napisał nam usprawiedliwienie. Zatem darmowe. Następnie usprawiedliwienie dokonuje się przez odkupienie mocą krwi Jezusa. Ze sprawiedliwości jako grzesznicy powinniśmy umrzeć. Jako pozbawieni chwały Bożej nie mielibyśmy wejścia do Bożego domu. Ale ponieważ
Jezus nas odkupił, wykupił nas z niewoli szatańskiej, dlatego zostajemy usprawiedliwieni. Jesteśmy wolni i mocą krwi Jezusa wchodzimy do domu Bożego. Wchodzimy do domu Ojca. Jego Bóg ustanowił narzędziem przebłagania. Jezusa śmierć i zmartwychwstanie stało się wykonaniem tej sprawiedliwości. My powinniśmy umrzeć, umarł On. My powinniśmy przelać krew, On ją przelał. I ta krew jest przebłaganiem za grzechy każdego człowieka. I jeszcze raz to podkreśla Paweł, uczestniczymy w tym procesie usprawiedliwienia, realizacji Bożej sprawiedliwości poprzez wiarę. Wierząc Jezusowi i w Jezusa, w ten sposób stajemy się tymi, którzy zostają usprawiedliwieni dokumentem, który jest podpisany krwią Jezusa. Paweł jeszcze wraca do tych wieków przed Chrystusem i pokazuje, że sprawiedliwość Boża względem grzechów dawniej popełnionych wyrażała się w cierpliwości i odpuszczeniu ich teraz właśnie przez Jezusa. Gdyby ktoś miał wątpliwość, czy ci przed Jezusem też są objęci tym procesem usprawiedliwiania. Finalizując, Paweł powiada, Bóg działał, by pokazać, że jest sprawiedliwy. Ponieważ czytamy, że zapłatą za grzech jest śmierć, więc śmierć Jezusa nastąpiła, grzech został odpokutowany i zgładzony i ci, którzy zostali wykupieni, są teraz usprawiedliwieni. W ten sposób mamy pojęcie sprawiedliwości Bożej, która nie jest karą, a tym bardziej nie jest zemstą. Sprawiedliwość ta Boża nie jest też pobłażaniem, udawaniem, że się nic nie stało, ale radykalną reakcją, bo reakcją oznaczającą uniżenie się Boga i wylanie krwi. Można by językiem współczesnym mówiąc powiedzieć, że sprawiedliwość jest dobrocią Boga. Dobrocią, którą oczywiście człowiek może odrzucić i niestety może odrzucić i wtedy nie ma tej sprawiedliwości Bożej, on, ten odrzucający ją człowiek, ale ma swoją tylko sprawiedliwość albo diabelską. Zostaje sam ze swoim problemem, ze swoją sprawiedliwością i ze swoim rozwiązaniem albo brakiem rozwiązaniem problemów. Na szczęście my znamy dobrą nowinę. Znamy dobrą nowinę, w której Bóg nas przez wiarę usprawiedliwia. W tym procesie współpracy z Bogiem, dającym Tobie tę dobrą nowinę, Bogiem sprawiedliwym i usprawiedliwiającym, niech Ci towarzyszy błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego.